given my heart love till now. Forswear it, sight, for I never saw true beauty till this night. Jak spróbować się ogarnąć, tak mówiąc potocznie, w tej sytuacji? To znaczy, strzela nas ten piorun sycylijski, czy w ogóle można z tym walczyć? Miłość potrafi zawładnąć każdą osobą, natomiast to jest kwestia indywidualna tego, co z tą miłością zrobimy. Bo każdy z nas jest wyposażony w takie hamulce indywidualne, które sprawiają, że albo wejdziemy w taką miłość, albo jednak nie. Natomiast to, co potrafi zrobić miłość szaleńcza z człowiekiem, jest niewyobrażalne, bo nagle tracimy kontakt w ogóle z rzeczywistością, przestajemy interesować się pracą, obowiązkami, nauką, nawet dziećmi, jeśli się właśnie je ma, czy dotychczasowymi partnerami, po to, żeby jak najbardziej, jak najwięcej czasu spędzać z tą nową osobą. I to jak najbardziej może się przytrafić każdej osobie. I tutaj nie ma... W każdym wieku. W każdym wieku, absolutnie. I w momencie, w którym się czujemy tak zafascynowani nową osobą, to cały świat przestaje istnieć, bo tylko ta osoba jest dla nas najważniejsza i tutaj w ogóle nie ma na to reguły. Natomiast mówi się o tym, że w momencie, w którym decydujemy się ulec takiej namiętności, to przez pierwsze pół roku jesteśmy osobą najbardziej zafascynowani, tak? Później się pojawiają uczucia zakochania i dopiero później miłości. Czyli do tego, żeby ta miłość szaleńcza faktycznie mogła się okazać prawdziwym zakochaniem lub prawdziwą miłością, potrzeba czasu. Można odnieść wrażenie, że niektóre osoby mają jednak większą skłonność do zakochiwania się w ten sposób albo do częstego zakochiwania się w taki szaleńczy sposób. Tak, no tutaj mówimy o tych czynnikach temperamentalnych, tak? Czyli jeśli osoba ma dużą skłonność do nowych doznań, lubi nowe doznania, jest bardzo ekstrawertywna, tak? To możemy powiedzieć, że będzie bardziej skłonna, tak? Będzie bardziej predysponowana do tego, żeby zakochać się szaleńczo. Osoby, które na tej skali właśnie skłonności do nowych doznań, czy tej skali ekstrawersji, osiągają bardzo niskie wyniki, nie muszą wcale być skłonne do takiej miłości szaleńczej i będzie im trudno tak bardzo się zakochać, bo są zupełnie inaczej biologicznie predysponowane. Już na koniec zupełnie. Mhm. No bo rozumiem, że no nie da się odpowiedzieć na pytanie, czy wchodzić w tą szaleńczą miłość, wchodzić taki, no nawet nie związek, tą relację, czy nie wchodzić, no bo... No myślę sobie, że tutaj doradzenie byłoby błędem, tak, bo to jest kwestia indywidualna. Jeśli poznajemy jakąś osobę i podoba nam się tak szaleńczo, że nie widzimy w niej żadnej wady, no to gdybym powiedziała, że nie warto, to też można by było skrzywdzić taką osobę, bo może się to okazać uczuciem, które będzie trwało do końca życia, tak? Więc tutaj nie ma jednej właściwej odpowiedzi i każdy, kto przeżywa takie zafascynowanie drugą osobą, potrzebuje sam sobie odpowiedzieć, czy to jest warte, żeby wejść, czy warto ryzykować, czy warto poznawać nową osobę, czy też pozwolić, aby to się zakończyło tylko na takim piorunie, który trafia jednorazowo, ale z drugiej strony sprawia, że myśli się później o tej osobie, można żałować, że a może jednak powinnam była sprawdzić, zaryzykować, poczuć, może to było to. Też jak rozmawiam z osobami, które przychodzą do mnie do gabinetu, to okazuje się, że właśnie to zafascynowanie, to pierwsze spojrzenie, że widzę osobę, i nagle cały świat się zmienia, w bardzo dużej części przypadków jest miłością, która trwa. Piękna puenta. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. A Was zachęcam, piszcie do nas na dobryseks@agora.pl. Do zobaczenia.